Witamy w nowym, trzecim już sezonie podcastu Na Ugorze, w którym zadajemy pytania ekspertom na najważniejsze tematy runcze w Polsce. W tym sezonie między innymi: która technologia uprawy i siewu jest najlepsza na świecie? Czy rośliny modyfikowane genetycznie to przyszłość czy pułapka? Oraz czy jeden z najpowszechniejszych pierwiastków w skorupie ziemskiej, krzem, może być przydatny w nawożeniu i ochronie roślin? A co w dzisiejszym odcinku? Całkiem niedawno światu ubiegły przepiękne zdjęcia kosmosu z nowego teleskopu Jamesa Webba. Dzięki niemu możemy zajrzeć w najdalsze zakątki wszechświata i przyjrzeć się jego początkom. Byłem niesamowicie zdumiony, kiedy okazało się, że jedno ze zdjęć przesłanych przez ten teleskop, obejmujących w sumie mały kawałek nieba, ukazywało miliardy galaktyk, a w nich prawdopodobnie miliardy gwiazd z miliardami planet. Mam nieodparte wrażenie, że podobnie bogaty świat jest pod naszymi stopami. Dlatego dzisiaj spojrzymy w głąb gleby i ze znanym już z pierwszego sezonu profesorem, doktorem habilitowanym Cezarem Kabałą z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu porozmawiamy o tym, co to jest substancja organiczna, jak zwiększyć jej poziom w glebie oraz czy dżdżownice i gleba mogą dawać szczęście? Zostańcie z nami. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że przyjął pan ponownie zaproszenie do naszego podcastu. Muszę powiedzieć, że ostatni, w ostatnim sezonie, podcast z panem taki ogólny o glebie. No jest jednym z najczęściej słuchanych podcastów w naszej, w naszej serii, także myślę, że ten dołączy do, do tego pierwszego. Chciałem na początku panu powiedzieć, że odrobiłem pracę domową i przeczytałem jedną z polecanych przez pana książek, a mianowicie 1491 Ameryka przed Kolumbem. Muszę naprawdę przyznać, tutaj ściszam głos, bo to jest ważne, co chciałem powiedzieć: miałem ciarki. Gdy to czytałem, gdyby Pan mi tego nie polecił, i gdyby ktoś mi to opowiedział, to bym po prostu nie uwierzył, jakie fantastyczne rzeczy działy się na obu Amerykach przed dotarciem tam białych ludzi. W kontekście dzisiejszego tematu jest tam taki rozdział, który szczególnie przykuł moją uwagę. W kontekście gleboznawstwa i samej gleby, w którym opisywana jest terra preta do indio czyli portugalska czarna ziemia Indian. Co to jest takiego? Rzeczywiście ta książka, jeśli możemy jeszcze do tego nawiązać jeszcze raz, to jest książka, którą polecam nie tylko gleboznawcom, ale też rolnikom, dlatego że historia osadnictwa Indian w Amerykach to tak naprawdę historia Zajmowania ziem na potrzeby rolnicze, produkcji żywności, te rewolucje neolityczne, a to wszystko wokół kręci się wokół gleby też i dlatego to jest pasjonująca lektura dla specjalistów i od gleby i od leśnictwa i od rolnictwa i hodowli zwierząt. Wiele wątków tam można znaleźć. Wielu osobom to polecam i rzeczywiście każdemu, każdemu polecam, że, że, że warto zapoznać się z tą lekturą. Terra Preta del Indio, nazwa portugalska, czarna ziemia tera Preta, czarna ziemia, Indian stworzona po to, by była produktywna, bo trzeba dwa słówka powiedzieć, że gleby terenów tropikalnych, takich jak kotlina Amazonki czy na przykład kotlina Kongo, to są obszary, które mają wielomilionową historię czyli przez wiele milionów trwają tam procesy wietrzenia, rozpadu minerałów, które prowadzą do drastycznego zubożenia tych gleb. To są zupełnie inne gleby niż my mamy w Polsce, ale nasze gleby ile mają? 100 tysięcy, 20, niektóre tylko 6 tysięcy lat i w naszych glebach występuje dużo minerałów, które znamy jako illit, montmorelonit, smektyty, które raz, że nadają glebie właściwości sorpcyjne, drugie, że dostarczają różnych składników. W glebach tropików tych składników nie ma, bo one dawno się już rozpadły, rozłożyły. Tam jest krzemionka, tlenki żelaza, tlenki glinu, jakieś ślady minerałów ilastych, może kaolinitu. Może, może słysza pan nazwę Lateryty, a dzisiaj mówimy feral sole, ferral, czyli żelazo z glin. Mhm. Nic więcej. I to są gleby, które Niskie są pH. Bar, bardzo kwaśne, przeważnie są kwaśne, ale ich najważniejszą cechą jest praktycznie bardzo niewielki albo brak zdolności sorpcyjnych z powodu braku minerałów. I teraz taka gleba w ekosystemach naturalnych funkcjonuje znakomicie pod warunkiem, że jest nieprzerwany obieg materii organicznej i składników pokarmowych. A nie daj Boże, wkroczy człowiek, wytnie las, tą dżunglę przysłowiową, czy, czy, czy jakieś inne tam zagospodaruje ekosystemy, i natychmiast zakłócony jest ten obieg składników i przestaje ten układ funkcjonować. Ta gleba w ciągu kilkunastu lat ulega drastycznemu wyjałowieniu. Dzisiaj też te rzeczy się robi, bo przecież połaci ogromne, Puszcze amazońskie, nie tylko amazońskie są wycinane pod plantacje, czy to trzciny cukrowej, gdzie gdzie bawełny, czy na przykład kawy. Kilkanaście lat uprawy kawowca wystarczy, żeby glebę wyjałowić do takiego stopnia, że już następnej plantacji na tym się nie założy. I ci inni właśnie odkryli, że jeśli chcą zapewnić żywność dla rosnącej populacji właśnie w warunkach no gleb jakie tam mieli, muszą te gleby wzbogacać. I oni zauważyli, chyba domyślamy się, że zwykłe nawożenie nie wystarcza, że tej glebie trzeba nadać jeszcze zdolności utrzymania tego tej zasobności, czyli właśnie poprawić zdolności sorpcyjną. Oni pewnie tych pojęć nie znali, ale pewnie zauważyli, że dodanie do gleby czegoś więcej, dodatkowych składników daje znacznie lepszy efekt. Właśnie i te czarne ziemie, proszę zobaczyć, stworzone kilkaset lat temu do dzisiaj je rozpoznajemy, prawda? Czyli jednak to, 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 te działania, które wtedy oni podjęli, zmieniające właściwości, tygle podnoszące ich zdolności sorpcyjne, zmieniające ich morfologię, są na tyle trwałe, że do dziś się utrzymują. Działały wtedy pewnie w tamtym czasie znakomicie, prawda? Cechą tych gleb jest właśnie ciemna barwa. No właśnie, z czego ona pochodzi, bo jak oni sobie z tym poradzili? Czego oni dodali? Pytanie, czy moglibyśmy u siebie na, na polach zrobić taką glebę, która wytrzymałaby kilkaset lat? Tak, tak, możemy, nawet można powiedzieć, testujemy takie różne rozwiązania. Indianie odkryli, że dodatek węgla drzewnego, rozdrobnionego, niedopalonego, tak trzeba to wyraźnie powiedzieć, ale zauważyli, że też nie samego, że to, to powinny być też jeszcze inne dodatki wzbogacające, na przykład dosyć często wspomina się o ceramice, to znaczy o pokruszonej starej ceramice. Oczywiście pamiętajmy, że to nie jest taka ceramika, nie była jak, jak my znamy porcelanę współczesną, z lubiany, czy, czy, czy powiedzmy... Z Karoliny, z Jaworzyny na przykład, na przykład. Z Karoliny, tak jest. Tu raczej myślmy o czymś w rodzaju keramzytu. Czyli to jest taka bardzo porowata, prymitywna, prymitywna ceramika, ale właśnie ta jej porowatość, ta nasiąkliwość i możliwość wchodzenia tam mikroorganizmów, nawet i związków humusowych, prawdopodobnie działała właśnie jako taki dodatkowy sorbent w tych glebach. Do tego jeszcze oni dokładali bardzo często, ta wiedza cały czas się rozwija, dokładali odpady, trwałe odpady Powiedzmy muszle mięczaków, ości ryb czy, czy kości zwierząt rozdrobnione. My dzisiaj wiemy już, że one są źródłem, trwałym źródłem wapnia, fosforu. Jeśli dołożymy do tego jeszcze ten sorbent w postaci rozkruszonej ceramiki i właśnie jeszcze ten węgiel drzewny o ogromnych zdolnościach sorpcyjnych, jeśli bardzo drobno roz, rozdrobniony. I co? I to ten węgiel daje tak naprawdę kolor. Czarny kolor. Węgiel jest bardzo trwały, odporny na rozkład biologiczny, i, i, i dzięki temu my dzisiaj nadal widzimy, że czarny. Ale pamiętajmy, że dobra jakość tych gleb, te zdolności sorpcyjne, utrwalenie struktury, nie była zasługą tylko samego węgla drzewnego, ale całego zestawu, można powiedzieć, dodatków, prawda? I w ten sposób przeszliśmy do naszego dzisiejszego tematu. Chciałbym zapytać, bo wspomniał Pan o materii organicznej, już częściowo Pan o niej opowiedział, wspomniał Pan o próchnicy. Często w literaturze, w też praktyce rolniczej pojawiają się pojęcia, które mogą być mylne. Jaka jest relacja pojęć typu materia organiczna, węgiel organiczny, humus, próchnica? Jaka jest między nimi różnica? Materia organiczna to, można powiedzieć, cała. Cała materia organiczna, jeżeli mówimy o glebowej materii organicznej, trafiająca do gleby. Możemy wręcz mówić o żywej części materii organicznej i tej martwej, czyli tej żywej, czyli, czyli mikroorganizmy, która w którymś momencie też staje się martwa. No, ogół mówimy materia organiczna gleby jako ta już obumarła, martwa, ale na każdym stopniu rozkładu. A więc świeżo dodany nawóz, czy przyorany popląt, czy, czy trafiający do gleby, jest też już materią organiczną, glebową. Tak samo jak próchnica, która. Mogła powstać tam miesiąc, albo 15 lat, albo 100 lat wcześniej. To wszystko jest materia organiczna. Badanie zawartości materii organicznej jest bardzo, bardzo trudne, właśnie dlatego, że właściwie każdy, każdy rodzaj materii organicznej w glebie ma trochę inny skład. I dlatego naukowcy upraszczają temat. Coraz rzadziej nawet w naukowych takich opracowaniach mówią o materii organicznej, raczej tak mówią no, no ogólnie o materii organicznej, natomiast jeżeli mówimy o mierzeniu, o pomiarze, to mierzymy węgiel, prawda? Bo węgiel organiczny jako pierwiastek możemy pomierzyć bardzo łatwo, bardzo wiarygodnie. I my teraz, jeżeli precyzujemy zasoby czy zawartość właśnie materii organicznej w glebie, to najczęściej podajemy po prostu dla uproszczenia zawartość węgla. Jak my to pod... przeliczyć? Można przeliczyć. Jeżeli byśmy przeliczali na związki humusowe, to taki jest słynny przelicznik 1,726, prawda? Czy 1,7 w uproszczeniu. Ale jeśli przeliczamy na ogólnie, na materię organiczną glebową, Pamiętając, że to nie tylko są związki humusowe, ale też, no właśnie, średnio albo wcale jeszcze nierozłożone resztki, takie słomiaste nawet, to ten przelicznik jest szerszy. Upraszczamy dwa, prawda? Czyli jak ktoś mówi, że gleba zawiera pół procenta węgla, to my wiemy, że to jest około 1% procenta materii organicznej. A próchnica, próchnica glebowa to już jest takie pojęcie typowo polskie. Pruchnica pochodzi od próchna, czyli od czegoś rozłożonego, prawda? I to pojęcie pojawiło się w naszym języku, pojawiło się w języku to może wcześniej odnosiło się do drewna, ale w rolnictwie pojawiło się gdzieś tak pod koniec XVIII, na początku XIX wieku i właśnie ono zostało, jest takim polskim odpowiednikiem humusu. Bo na świecie oczywiście mówimy o humusie. Czyli to jest generalnie to, jest to samo? Dokładnie to samo. Tyle tylko, że jak to doskonale wiemy, Polacy nie gęsi. Dlaczego mamy nie mieć swojego pięknego słowa? I, i stosujemy, nie wahamy się stosować. Pruchnica, czyli coś rozłożonego, prawda? Spruchniałego czy rozłożonego, czyli tradycyjnie do pruchnicy nie zaliczamy całej materii organicznej, glebowej, a tylko tą jej część już rozłożoną, przeobrażoną, najczęściej mającą ciemny, Czarny kolor, czyli tą już taką bardziej aktywną w glebie, bo oczywiście materia organiczna różni się nie tylko swoim składem, ale przede wszystkim działaniem w glebie, aktywnością. Te nierozłożone szczątki muszą być dopiero rozłożone, aby spełniały jakieś konkretne funkcje dla gleby, prawda? Natomiast, czy dla rolnika. Natomiast, natomiast próchnica jako już te związki przetworzone, nie tylko rozłożone, ale to może być nawet zupełnie nowe tworzywo, to ona już nadaje te wszystkie funkcje, o których tak mówimy jako funkcje próchnicy w glebach. Czyli to jest ta najszlachetniejsza część, można powiedzieć, materii organicznej glebowej. No właśnie, dlaczego tak bardzo cenimy próchnicę? Dlaczego jest ona, no, sam Pan powiedział, najważniejszą częścią gleby? Dlaczego ona jest taka ważna i szczególnie ważna w uprawie roślin? Wiele osób upraszcza temat, utożsamiając próchnicę z nawozem, z tym oddziaływaniem nawozowym, składnikami pokarmowymi. To prawda, bo że to jest, może działać jak nawóz, bo przecież próchnica, powiedzieliśmy, powstaje z martwych szczątków organicznych, czyli tak można uprościć. Zawiera w sobie te wszystkie składniki, które wcześniej budowały żywe organizmy, a więc no, te składniki zostaną za jakiś czas. Oddane w postaci nawozu, pobrane przez, przez te rośliny, czyli w jakimś sensie próchnica jest nawozem. Ale my raczej mówimy, że ona jest magazynem składników pokarmowych. Próchnica oprócz tego, że dostarcza tych składników, to jeszcze tworzy kompleksy z materią mineralną gleby i nadaje tej glebie strukturę. W glebie nie jest tak, że każde ziarenko sobie osobno tam albo zbite występują, tylko przestrzenne ułożenie ziaren mineralnych gleby jest kształtowane właśnie przez dodatki te strukturotwórcze, a najbardziej wśród nich próchnice, prawda? Druga sprawa to próchnica nadaje zdolności sorpcyjne. To jest nawet może jeszcze ważniejsze. Czyli w tworzeniu... wiążące, przepraszam, wiążące. Sorpcja to zdolność czasowego. Wiązania składników. I tych gatunków sorpcji jest bardzo dużo. Mówimy o sorpcji fizycznej, chemicznej, biologicznej, ale najważniejsza ze wszystkich jest tak zwana wymienna. I tu właśnie rola próchnicy jest największa, czyli pewne składniki. Najczęściej są to kationy: potas, amonowy, jon, wapń, magnez są wiązane z roztworu glebowego, kiedy, wtedy, kiedy jest ich nadmiar w roztworze glebowym, bo mechanizm sorpcji dąży do utrzymania równowagi między tym, co jest wolne, a tym, co jest związane właśnie przez tą sorpcję. I to jest cudowny, naturalny mechanizm regulacyjny, bo, jak powiedziałem, on zawsze dąży do utrzymania równowagi. Czegoś w roztworze jest za dużo, a to zwiążemy. Zaczyna brakować, nierównowaga powstaje, a to uwolnimy sorpcja działa. Czyli taka strony. spiżarnia trochę. Gliby. To jest spiżarnia, to jest znakomity mechanizm naturalny, regulacyjny, bo to jest bufor, to jest naturalny bufor. Jak mówię, gdyby rolnik zastosował dużą dawkę łatwo rozpuszczalnego nawozu, na przykład soli potasowej, to gdyby nie sorpcja właśnie wymienna, zdecydowana część tego potasu natychmiast po rozpuszczeniu popłynęłaby z wodą opadową i infiltracyjną, bo rośliny na bieżąco pobrałyby tego potasu, jakąś tam część tylko. Ale dzięki sorpcji znaczna część potasu najpierw jest zatrzymana właśnie yy, między innymi przez materię organiczną, przez próchnicę, a oddawana jest roślinom wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie, czyli kiedy stężenie zmaleje. To samo dotyczy na przykład wapnowania. Każde wapnowanie to jest taki szok w środowisku, właśnie ta nagła, nagły przypływ, prawda, nierównowaga ta, ta, ta jonowa, anionowo-kationowa. Pruchnica ma zdolność dzięki właśnie zjawiskom sorpcji, buforowania tych, tych gwałtownych skoków pH i nadmiaru niektórych kationów, a przez manipulowanie kationami też anionów, czyli, czyli jonów OH, prawda? Czyli, Gleby, które zawierają sporo próchnicy, mają zdolności sorpcyjne i buforowe. Tak to mówimy, prawda? I to jest naprawdę znakomity mechanizm, który łagodzi błędy rolnika, wspiera rolnika w nawożeniu i drastycznie zmniejsza też problem na przykład zanieczyszczenia środowiska, bo kationami są przecież też metale ciężkie, na przykład ołów, czy chrom, prawda, czy cynki. One też są bardzo mocno wiązane właśnie przez próchnicę. A to, co jest związane, to w danym momencie tak jakby go nie było, nie istnieje. Więc gleba może być zanieczyszczona, objąć dużo na przykład ołowiu, ale jak on jest związany, zasorbowany silnie przez próchnicę, to go nie ma. To nie jest toksyczny wtedy. I tych funkcji, jak mówimy, strukturotwórcza, sorpcyjna termikę też gleba, próchnica poprawia przez nadawanie właśnie ciepnej, ciepnej, ciepłe, ciemnej barwy i to jest bardzo ważne wiosną. No, i na pewno to, co najbardziej interesuje rolników, to odporność tych gleb na, na suszę. Prawda? Ona drastycznie wzrasta, tak. jeśli tej próchnicy jest odpowiednia Dokładnie ilość. Dokładnie tak. To jest kompleksowe działanie, bo to jest działanie i na strukturę próchnicy, i bezpośrednio jest to też wsparcie zdolności sorpcji wodnej. prawda? Bezpośrednio te kompleksy próchniczno-mineralne mogą w sobie też magazynować wodę, co w niektórych glebach, szczególnie lżejszych, piaszczystych, o przewadze zwanej makroporowatości. Tam wyższa zawartość próchnicy, próchnicy właśnie, czyli już takiej dobrze rozłożonej schumifikowanych, rozłożonych, schumifikowanych szczątków organicznych rzeczywiście podnosi też zdolności retencji wodnej. Jak najbardziej. Przejdźmy do tego, jak wygląda poziom próchnicy w Polsce, które gleby, które typy gleb mają go najwięcej. Jak to wygląda? I oczywiście, jakby Pan to miał porównać z dostępnością, z zasobami próchnicy na świecie, w glebach na świecie? W naszych glebach uważamy, że zasobne są w próchnicę, jeśli mają jej 3%. Raptem 3% próchnicy, czyli węgla, połowę z tego, jak powiedzieliśmy. Jak jakaś gleba ma 5%, to my już zaliczamy ją do wybitnie próchnicznych. Ale bardzo wiele naszych gleb, szczególnie tych piaszczystych, gleb rdzawych, ma tylko 1% próchnicy, czyli węgla, raptem 0,5%. I teraz nie można powiedzieć, że my w piaszczystych glebach na siłę będziemy starali się dojść do 5%. No, czy, czy, to, czy to w ogóle się da zrobić? Czy... Teoretycznie da się zrobić, bo mamy gleby ogrodowe na przykład, klasztorne, czy w Holandii gdzieś tam można w Belgii takie oglądać, też w północnych Niemczech, gdzie za wszelką cenę z piaskowej gleby z bielicy wręcz chcieli czarnoziem robić. Prawie, że to się niektórym udało, ale to jest, to już jest zupełnie rzeczywiście, no, no, można powiedzieć, walka coroczna z naturą, prawda? Na ogół staramy się na przykład w glebach piaszczystych, jak dojdziemy do 2%, to uważamy, że jak na tą glebę piaszczystą, bo proszę Państwa, próchnica jest bardzo istotna, ale próchnica jest jednym... Oczywiście z najważniejszych komponentów, ale tylko jednym z komponentów gleby i do pewnego momentu dodatek próchnicy kompensuje niekorzystne właściwości gleby, na przykład piaszczystej gleby właśnie takiej makroporowej, przepuszczalnej, ale tylko do pewnego momentu, prawda? I nie przeskoczymy tej bariery piaszczystości gleby i jej ubogości. Próchnica pomoże, ale do pewnego stopnia w innych glebach możemy sobie pozwolić na wejście na 4, na 5, na 6% i rzeczywiście tu, tutaj i struktura, i sorpcja, i ten zwrot, bo najważniejszy dla rolnika jest w końcu ten efekt, jak, jak przy określonej zawartości próchnicy on zobaczy zwrot w postaci planowania roślin, bo na to nakładam przecież nawożenie mineralne, sorpcję tego nawożenia itd. i tak dalej. I to rolnik ocenia przez efekt końcowy. Dlatego ja bym przestrzegał przed takim poglądem, że im więcej próchnicy, to zawsze na pewno lepiej. Ale, proszę Państwa, ten problem nam nie grozi. Bo prawda jest taka, że jednak we współczesnym rolnictwie te procesy rozkładu próchnicy, zaniku, utraty materii organicznej w glebie są znacznie szybsze niż jakby dostarczanie tej próchnicy. Czyli nam rzadko, kiedy grozi przedawkowanie, Materii organicznej w glebach, a raczej permanentnie stoimy wobec groźby utraty tego zasobu. Osta w ostatnim podcaście rozmawialiśmy o typach gleb również. Rozmawialiśmy o najlepszych glebach świata, jakimi są czarnoziemy. Proszę powiedzieć, <grytanie> ile tych czarnoziemów, które no, ten poziom próchnicy rzeczywiście mają wysoki, jest w Polsce, a ile na przykład w Ukrainie? No, tu wkraczamy troszeczkę w politykę, ale dlaczego tak Rosja nie chce pogodzić się z oddzieleniem się Ukrainy? Dlatego, że przez to, przez oddzielenie Ukrainy, no, potencjał czy bilans żywnościowy Rosji drastycznie się pogorszył, jeśli mówimy chodzi o bilansie wobec jednego kraju, bo w Ukrainie było bodajże dwie trzecie Gruntów wysokoproduktywnych, rolnych całego Imperium Rosyjskiego, prawda? Więc mógł sobie odłączać się Kazachstan czy Uzbekistan, prawda, ze swoimi pustyniami, ale Ukraina to spichlerz. Yy, niewielkiej części Rosji Południowej na północ od Ukrainy czy, czy właśnie wzdłuż wołgi są jeszcze nad Donem, są te, te czarnoziemy o produktywności podobnej do ukraińskiej, ale to już jest jedna czwarta tego, co na Ukrainie. Rzeczywiście, jak porównujemy Polskę do, do Ukrainy, no to my tutaj wypadamy bardzo nędznie, mizernie, bo te, te, ten nasz jeden czy nawet optymistycznie podchodząc 2% to jest nic. Przy Czarnoziemach ukraińskich, które są uważane za dominującą glebę tego kraju. Więc to jest zupełnie nieporównywalne. Owszem, zachodnia Ukraina tu jest trochę więcej takich gleb polodowcowych, górskich, troszkę bardziej pokrywa jest podobna do, do pokrywa glebowa do, do tej, którą znamy z Polski, na Podkarpaciu czy, czy, czy powiedzmy w Polsce Środkowej. Natomiast no już za Lwowem, już za kawałek za Lwowem, kilkadziesiąt kilometrów, już zaczynają się te gleby szare, później czarnoziemy i tam już później aż do, aż do granic z Rosją, tych prawdziwych, już mamy przepiękne czarnoziemy i, i potencjalnie no, no przepiękną produktywność. Chciałbym jeszcze podkreślić. To jest potencjał. Natomiast jak ten potencjał jest wykorzystywany, to jest jakby druga sprawa. Pamiętajmy też, że Ukraina ma ten klimat kontynentalny, optymalny dla tworzenia się i trwania czarnoziemów, ale dla współczesnego, intensywnego rolnictwa, szczególnie w południowo-wschodniej Ukrainie, to już jest klimat zbyt suchy. I te czarnoziemy, aby uzyskały wysoką produktywność, taką jak uzyskujemy w Europie Środkowej czy Zachodniej na podobnie żyznych glebach, wymagają wody. I również w strefie czarnoziemnej rosyjskiej. Cała południowa Rosja Europejska to też strefa czarnoziemna. To znaczy niedokładnie czarnoziemna, bo tam wyróżniamy takie pasy czarnoziemów i później kasztanoziemów, a ku północy tak zwanych szarych gleb leśnych, czyli im klimat bardziej ku po południu suchy, tym, tym te gleby się trochę też zmieniają i tracą trochę tej swojej produktywności. Ale niemniej jednak problemem czarnoziemów rosyjskich i powiedzieliśmy, wschodnio, południowo ukraińskich jest suchość klimatu. Coś, co na pewno będzie interesowało słuchaczy, jak możemy zwiększyć albo chociaż utrzymać poziom próchnicy w naszych glebach, czy możemy na przykład zrobić sobie u siebie na polu, na takim w dużej skali Terra Preta do indio. Czy jak ta próchnica się tworzy, żeby mieć wpływ, żeby jak możemy oddziaływać na tą naszą glebę, żeby jednak no, chronić to, ten najcenniejszy zasób? Musimy na to patrzeć, że każdy rodzaj resztek nawozów, substancji organicznej, którą dostarczamy do gleby, trochę będzie inaczej się w tej glebie zachowywać, inaczej będzie przetwarzana przez mikroorganizmy, a zatem da też inny produkt. I zależy o co tak naprawdę nam chodzi, o jaki efekt, jak długotrwały efekt. Jeśli nastawiamy się bardziej na ten efekt nawozowy, no to ewidentnie najlepszym źródłem próchnicy jest obornik. Są komposty, osady ściekowe, które już w dużym stopniu są rozłożone albo zawierają dużą dawkę azotu i mają ogromny potencjał rozkładu, a więc w szybkim czasie. Zostaną rozłożone tylko, że w większości będzie to rozkład już taki kompletny w kierunku mineralizacji. mineralizacji. Mhm. Tak jest. I uwalniania składników, czyli z punktu widzenia nawozowego, to tego rodzaju źródła właśnie materii organicznej są bardziej źródłem składników niż próchnicy, bo z nich pruchnicy troszkę powstanie, ale mniej. Ten efekt będzie krótkotrwały to wynika właśnie z tego, że ten materiał jest błyskawicznie rozkładany, bo to jest no, idealny tworzywo, idealny pokarm dla mikroorganizmów. Jeśli my nastawiamy się na efekt długoterminowy, to te, te procesy rozkładu, te procesy przeobrażenia no, muszą być troszeczkę bardziej spowolnione w czasie. prawda? No i tu na przykład wspominamy o takim lepszym efekcie ruchnicotwórczym, na przykład resztek pożniwnych, przeorywanych, czy nawet poplonów przyorywanych, bo to niby są żywe rośliny, niby, niby właśnie bogate w, w, w wilgoć i w składniki, ale spośród tych poplonów zielonych tak bardzo szybko i błyskawicznie to głównie motylkowe, prawda, się będą nam rozkładały, natomiast inne już troszeczkę też szybko, ale troszkę wolniej, prawda. Ten efekt próchnicotwórczy będzie lepszy. Natomiast, no, mamy też takie źródła, które są bardzo powoli rozkładane, jak chociażby właśnie ten, ten biowęgiel, który ostatnio dosyć mocno jest testowany w Polsce i w różnych krajach, jak jest jego wpływ właśnie na ten trwały efekt, długotrwały wręcz. Albo na przykład nawozy czy, czy produkty na bazie węgla brunatnego, prawda? Tylko pamiętajmy, że to już jest bardzo specyficzna materia organiczna. To już jest nieporównywalna materia z obornikiem, nawet z resztkami pożniwnymi, prawda? to już jest materia, która raczej pójdzie w ten trwały zasób, i ona raczej będzie nam wspomagała sorpcję glebową, prawda? Będzie wspomagała nawet w niektórych sytuacjach strukturę gleby, pojemność wodną może wspierać na przykład w glebach piaszczystych, ale raczej nie będzie tym, 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 tym komponentem dającym bezpośrednią zasobność składniki. No chyba, że ten nawóz oczywiście już jest tak skomponowany, że ma zbilansowany i ten, ten dodatek strukturo, Sorbcjotwórczy i nawozowy, prawda? Bo przecież oczywiście takie kombinacje nawozów organicznych możemy tworzyć. Także nie stawiajmy znaku równości. W kontekście ochrony próchnicy, w kontekście założeń Zielonego Ładu Europejskiego, dużo się mówi o uprawie gleby. Jak, jak rodzaj uprawy gleby wpływa na poziom próchnicy? Jaki jest Pana pogląd w tej kwestii? Tu oddziaływanie rolnika jest ogromne. Rzeczywiście jest ogromne. Czy będziemy tu mówić o koncentrowaniu się na samej glebie i pruchnicy dla gleby, czy będziemy mówić o efekcie właśnie cieplarnianym i sekwestracji pod tym kątem, to tu rzeczywiście technologia uprawy jest przeogromnie ważna. Wielu rolników doskonale orientuje się, co trzeba robić, aby zasoby pruchnicy podnieść albo przynajmniej utrzymać na. Na stałym poziomie, bo to są te tradycyjne sposoby zawsze zalecane, a więc obornik, a więc poplony, nawozy zielone. Dzisiaj nasze poglądy w tym aspekcie też się mocno zmieniają. Dzisiaj na przykład zaczynamy dostrzegać różnice w przyoraniu albo tylko nieznacznym. Zmieszaniu czy częściowym przykryciu resztek pożniwnych, a oddaniu części pola dżdżownicę, prawda? Żeby to dżdżownica zajęła się dalszą asymilacją tej materii organicznej. Okazuje się, że właśnie nie wszystko musi być tak koniecznie przyorywane na potęgę. Być może dżdżownice, i nie być może to już badania naukowe potwierdzają, że efekt działania dżdżownic, ten mieszający, może być korzystniejszy niż orka. To, to jest, ja wiem obrazu burcze dla wielu osył, ale ja właśnie świeżo wróciłem z konferencji w Meksyku, gdzie rozmawiałem z amerykańskimi profesorami. Rozmowa zeszła na miąższość poziomu próchnicznego. U nas ona cały czas rośnie, bo, bo rolnicy jednak coraz bardziej idą w nowoczesne technologie. Natomiast dowiedziałem się od profesorów z amerykańskiego środkowego zachodu, że tam głębokoziorki sukcesywnie maleje i dzisiaj średnia głębokoziorki szacowana jest na tych wielkich równinach amerykańskich, tych sojowych, kukurydzianych i pszenicznych na 15 cm. Dlatego, że bardzo wielu rolników po prostu rezygnuje z orki albo, albo stosuje ją tylko rzadziej, natomiast przechodzi na te systemy uproszczonej uprawy, prawda? Może nie to, że zupełnie bezorkowe, bo to, to tutaj wiemy, że ta tansewnictwo te, te jest bardzo skomplikowane i mamy tutaj mnóstwo różnych, ale pozostajemy przy tych uproszczonych systemach uprawy, prawda? Że niekoniecznie wszystko trzeba bardzo głęboko zaorać, wszystko przykryć, być może trzeba uprościć. Jest to korzystne i dla rolnika pod względem finansowym, a okazuje się ostatnio, że jest też strasznie korzystne dla gleby. Zostawienie tego mulczu na powierzchni działa to po pierwsze przeciwerozyjnie, po drugie może działać też właśnie jako ochrona przed utratą wilgoci przez glebę, a na dodatek jest to właśnie zostawienie tej kwestii przetwarzania materii organicznej, że się tak wyrażę, w rękach, czyli właśnie w układach pokarmowych Żdżownic, prawda, różnych ich gatunków i i okazuje się, że sumaryczny efekt jest dla rolnika bardzo często lepszy niż byśmy stosowali te stare, tradycyjne technologie według jakby tradycyjnej szkoły. Wyobraziłem sobie, jak pan powiedział. Zostawmy to w rękach dżdżownic. Wyobraźmy sobie tą małą dżdżownicę, która tam tymi małymi łapkami przebiera w tej glebie. Także... My dla dzieci produkujemy takie komiksy, Towarzystwo Międzynarodowe produkowało, więc troszkę tak personifikujemy również te dżdżownice, bo to trudno tak sobie wyobrazić, że taka bez, tak. bezbronna istotka, bez rąk, bez nóg może tak dużo zdziałać, więc my niekiedy jej dajemy ręce, nogi i narzędzia jakieś, żeby jakby to może tak troszeczkę inaczej przedstawić. Oczywiście jest to, jest to troszeczkę oszukiwanie, ale no ale pożartować sobie niekiedy można i żdżownic. Myślę, że wszyscy wszyscy gdzieś tam jak byliśmy dziećmi bawiliśmy się z Nie znam osób, które nie przebierały w rączkach tych drżownicy i nie wykopywały ich i, i patrzyły jak one uciekają w, w glebę. Niektórzy nawet je jedli. Ja nie pamiętam, ale jak Państwo słuchacie nas dzisiaj, to przypomnijcie sobie w zaciszu domowym i tak spójrzcie w lustro i, i powiedzcie, sobie, czy, czy rzeczywiście tak nie było. Ale moja... O dżdżownicach Pan Panie Tomku mówi, to jako anegdotkę, być może się powtórzę, ale jako anegdotkę opowiadamy też teraz o endorfinach. Nie wolno nam zapominać, że w czasie właśnie pracy dżdżownic w glebie... Wydziela się całkiem sporo endorfin, ale tu chodzi o taką świeżą, świeżą, świeżą pracę mikroorganizmy i te dżdżownice, ale właśnie wydzielanie endorfin przez niektóre bakterie jest szczególnie aktywne przy dużej aktywności dżdżownic. I teraz jeśli człowiek obcuje z tą glebą właśnie tak w czasie Orki czy, 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 czy na Roli, czy ogrodnik, prawda, gdzie jest dużo dżdżownic i one aktywizują te mikroorganizmy i te endorfiny są wydzielane do powietrza, a my to wdychamy, no a przecież endorfiny, to Mówimy, że to są pierwiastki szczęścia, nie? Zadowolenia, więc dżownica razem z mikroorganizmami w takiej humusowej glebie może dać też zadowolenie bezpośrednio rolnikowi, właścicielowi gruntu, -ogrodnikowi. Więc o tym aspekcie też dowiadujemy się, co tydzień się dowiadujemy czegoś nowego o dżownicach i o A wie pan, że znam jedną osobę, która mi się zwierzała, że jak była mała to jadła glebę. Może tutaj, no i może to jest to powiązanie. Ja bym nie zachęcał do jedzenia gleby, chociaż bardzo dużo zwierząt zjada gleby. Jest to tak zwana litofagia, dlatego że rzeczywiście gleby zawierają różne składniki. My to znamy, bo przecież ptaki, kury na przykład zjadają ziarna, bo one im są potrzebne jako ten element mechaniczny, ale popatrzcie Państwo na przykład często jakieś wapienne, prawda, gleby są zjadane przez, przez inne ptaki. No, no, no te składniki po prostu w glebie są. Wapń, czy, czy potas, czy właśnie kwarc i, i wiele zwierząt z tego korzysta, ale, ale człowiek to raczej niech pozostanie przy produktach już takich bardziej przetworzonych, przeznaczonych do człowieka. Nie będę namawiał do jedzenia. Nie, nie, tego, tego nie, absolutnie do tego nie namawiamy, chociaż można by było te, teraz sparafrazować nasze hasło z koła naukowego. Grunt to gleba, grunt to zdrowie. Także tego się trzymajmy. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Ostatnio, jak spotkaliśmy się, podał Pan aż dwie książki, które Pan rekomendował do przeczytania dla naszych słuchaczy. Proszę się czuć zwolnionym dzisiaj, ale może jednak jest coś, z czym chciałby się Pan dzisiaj ze słuchaczami podzielić. Przeczytałem ostatnio, stałem się fanem ostatnio niejakiego Wiesława Myśliwskiego. Wiesław Myśliwski, no, niby dwa razy już dostał nagrodę Nike. Jest naprawdę znakomitym prozaikiem, a w Polsce jest. Bardzo mało znany. Nie wiem z jakiego powodu, czy nazwisko, czy po prostu nie wylansował żadnej takiej przebojowej powieści. Kiedyś był nawet ekranizowany w Polsce. Myśliwski napisał kilka znakomitych książek, które pozwalają nam przypomnieć sobie, jak wyglądało życie na wsi, jak wyglądało rolni rolnictwo, jak wyglądał trud rolnika. W Polsce centralnej, w tym okresie przedwojennym, wojennym początku tutaj tych porządków socjalistycznych. To jest, proszę państwa, nieprawdopodobna lektura, ponieważ ona pokazuje, jeśli ktoś dzisiaj chciałby no, popatrzeć na swoje życie, porównać to z życiem swoich rodziców czy dziadków, porównać również technologię, a przy okazji dowiedzieć się też troszeczkę tradycyjnej, już zapomnianej terminologii, właśnie z dziedziny rolniczej może nie to, że gleboznawczej, ale rolniczej to są to znakomite źródła. Jestem fanem teraz Wiesława Myśliwskiego. I tutaj, jeśli dla rolników miałbym polecić jakąś książkę, to jest to kamień na kamieniu. To jest właśnie taka książka, którą ktoś, kto zainteresowany jest tymi przemianami starą wsią, nową wsią i współczesnością to powinien sobie być może tą książkę w wolnej chwili przeczytać. Wspomniana przez Pana książka już jest na, na mojej liście na pewno, na pewno ją przeczytam. Na pewno to nie jest pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni, kiedy się spotykamy. Bardzo ciekawie Pan opowiada. Bardzo Panu za to dziękuję. Naszym gościem był pan profesor doktor Habilitowany Cezary Kabała z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Gleboznawca i mój promotor. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo mi było z Państwem się znów spotkać. I co, może się jeszcze spotkamy? Jeszcze pan Tomasz, może da mi możliwość porozmawiania o glebach. Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli szukacie najlepszego i w sumie najtańszego preparatu do rozkładu słomy i resztek pożniwnych. Jeśli chcecie tym samym podnieść poziom próchnicy w glebie, to dłużej szukać nie musicie. Wystarczy spytać naszego doradcę o Amalgerol. Gęsty, wypełniony po brzegi substancjami odżywczymi dla mikroorganizmów i pachnący preparat, który ma tony doświadczeń potwierdzających jego skuteczność. Zarejestrowany jest również w rolnictwie ekologicznym. Szczegóły na naszej stronie: www.agri.pl. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Tymczasem.